Dziś na budynku w Alejach Niepodległości 223 w Warszawie, w którym ukrywał się po upadku powstania warszawskiego pianista i kompozytor Władysław Szpilman, odsłonięto tablicę pamiątkową w setną rocznicę jego urodzin. Dramatyczne przeżycia Szpilmana pokazał w filmie pianista Roman Polański. A przypomni je Magdalena Gwóźdź. To druga tablica upamiętniająca Władysława Szpilmana. Pierwsza jest w Sosnowcu, na domu, w którym się urodził. Szpilman przez wiele lat związany był z Polskim Radiem. Nie opuszczał go do końca. We wrześniu 1939 roku grał, na kilka chwil przed zbombardowaniem rozgłośni. W 1940 roku trafił do warszawskiego getta. Dwa lata później cudem uniknął deportacji do obozu zagłady w Treblince. W tym samym roku stracił całą rodzinę. W tym domu po powstaniu warszawskim ukrywał się Władysław Szpilman. Przeżyć pomógł mu niemiecki oficer Wilm Hosenfeld, dostarczając żywność. Ale i dając nadzieję na to, że koszmar niedługo się skończy. Tylko kilkaset metrów stąd mieszka wdowa po Władysławie Szpilmanie. Co pani mąż mówił o Wilmie Hosenfeldzie? Jak o nim opowiadał? Właśnie w okresie początkowym nie znam nazwiska, tylko znam postać Niemca, który mojego męża spotkał w tym dramatycznym okresie. To, co mąż podkreślał, że on do niego mówił per pan, nie per ty, tak jak często Niemcy zwracali się. Hosenfeld uratował życie kilkunastu Żydom i Polakom. Proszę. Roman Polański w Pianiście pokazał, jak niezwykła była relacja Szpilman-Hosenfeld. Pamiętam, znalazłem kiedyś w komodzie zdjęcie i zastanawiałem się, co może robić zdjęcie niemieckiego żołnierza u nas. Hosenfeld był bardzo krytycznie nastawiony i bardzo oburzony na to, co widział, co przeżył w Polsce. Jego córka od lat przyjaźni się z rodziną Szpilmanów, a właściwie do niej należy. O tym, że mój ojciec pomagał, usłyszałam w 1957 roku. Wtedy już nie żył, ale znacznie wcześniej wiedziałam, że brzydził się tym, co Niemcy robili w Polsce. Władysław Szpilman odnalazł go w 1951 roku. Dwa lata później Hosenfeld zmarł w obozie jenieckim. Szpilman kilkakrotnie wracał na Aleję Niepodległości 223. Podczas jednej z wizyt odwiedził Jolantę Lotte. Pierwsza rzecz, którą zrobił, to skierował swoje kroki do mojej kuchni, do mojej spiżarni, która wtedy jeszcze była. Zajrzał tam i powiedział, o tu właśnie, tu się właśnie ukrywałem. Choć ukrywał się piętro wyżej, dokładnie pamiętał rozkład tutejszych mieszkań. Zmarł 11 lat temu. Jutro skończyłby 100 lat. Magdalena Gwóźdź, Panorama.